Proszę Państwa, rząd wielkości. Każdy chce być najmądrzejszy, najwyższy, największy, jak najwięcej tytułów. Tytuł szlachecki, tytuł. No nie wiadomo co jeszcze, ale mówili tu w radiu, że ktoś widział przez lornetkę, przez jakieś takie szkła powiększające, wielkie okulary, całe to towarzystwo, stowarzyszenie na rogu Świętokrzyskiej i Nowego Światu, które filmowało policjantów polskich. No i takie komentarze w Radiu 24, że ci, którzy filmowali, to zwykli ludzie, szarzy, że nie są, że nie pochodzą ze szlachty. No ja tak słucham tych komentarzy z Radia 24, to mnie to tak strasznie rozśmieszyło, że właściwie ten, który to opowiada, to on albo się uważa za jakąś szlachtę, albo ma wielkie życzenie i pragnienie być, a zazdrości. Czy to ma jakieś, proszę Państwa, w ogóle doniosłe znaczenie, czy nie ma? Oczywiście, że nie ma. Proszę Państwa, przecież ten Pałac Kultury Stalina i Lenina, no ma tych 30 parę pięter, ale to nie jest to, co w USA, 200 pięter, 300 pięter, czy wieża Eiffla. Tutaj też mówiła jedna dziwoucha w Radiu 24, że jest zafascynowana wieżą Eiffla, proszę. Jest zafascynowana wieżą Eiffla. No i tutaj, proszę Państwa, ludzie przybyli do Pałacu Kultury Stalina i Lenina z wioseczek przeróżnych takich, żeby wjechać na te 35, czy które 31 piętro. Ja tam byłam wielokrotnie już i na wernisażach. Nawet taki jeden chłopak wjechał na ostatnie piętro, proszę Państwa, ze złamaną ręką, w każdym bądź razie zabandażowaną, i był przypadkowo też na wernisażu. Także, proszę Państwa, tu, no gdzie? Pałacu Kultury Stalina i Lenina. Przecież nie jesteśmy gdzieś w cerkwi. Nie jesteśmy gdzieś, proszę Państwa, u prawosławnych w Anglo-Ameryce. Białystok. Gdzie mormoni, gdzie świadkowie, gdzie święci wszelcy. Tutaj stąd można odjechać i życzę każdemu, oczywiście. Zapraszam. Ale tutaj to, proszę Państwa, każdy chciałby na to 31 piętro, proszę Państwa, wjechać. Tutaj kobiety też kwiatki mają. Zapraszamy serdecznie i buziaczki przesyłamy, ale proszę jeść kaczki. No i tak tutaj, proszę Państwa, idziemy patrzeć, jaka tu kolejka, bo tej Moniki brzydkiej to już nie ma w tym barku, tu po lewej stronie. One tam spadły nisko. No gdzie nie ma tej Moniki brzydkiej? Tu nie ma, bo tu jest teraz Nero Cafe. Nero Cafe. Proszę Państwa, piękne są te przejścia tutaj. Kurwa,